Robotnicy przejęli plac za szkołą podstawową numer 6. Podobnie będzie w 10 innych miejscach w Sanoku. Przy podstawówkach numer 2 i 3 oraz przy gimnazjum numer 1 i 4 powstaną boiska szkolne. To był ostatni dzwonek na rozpoczęcie takich inwestycji. Przede wszystkim zmieniły się standardy. Już boiska betonowe, boiska asfaltowe odchodzą w zapomnienie i dobrze. Stanowiły zagrożenie, ale były na tamte czasy też potrzebne. Dzisiaj chcemy, aby sanockie szkoły, te podległe miastu, funkcjonowały już na standardach z prawdziwego zdarzenia, więc sztuczne nawierzchnie, boiska, bieżnie. To jest spełnienie marzeń, bo właśnie naszej szkole tylko brakowało boisk z prawdziwego zdarzenia, typu Orlik, boisko wielofunkcyjne, bo nie mieliśmy tego. Mieliśmy boisko trawiaste i boisko asfaltowe do kosza, ale po prostu na dzisiejsze czasy to już taki przeżytek. W związku z tym ogromna radość gości w naszych sercach, że to boisko zaczęto budować od naszej szkoły, gdyż jest to dzielnica, gdzie na terenie nie znajduje się żadne boisko do gry w piłkę nożną czy boisko wielofunkcyjne. Do najbliższego boiska, do Orlika, mamy ponad 2 kilometry, bo znajduje się przy szkole podstawowej numer 1. W tej sprawie dorośli cieszą się jak dzieci. Nikogo nie trzeba przekonywać, że sport na świeżym powietrzu jest o wiele przyjemniejszy. Przy ładnej pogodzie troszkę myśmy się tutaj dusili. No i oczywiście dzieci mogą oddychać świeżym powietrzem. Teraz jest budowa boiska. Cieszę się, że w końcu przeszło to do realizacji, bo tutaj na sali nie fajnie się gra, lepiej jest na świeżym powietrzu. Z boisk, które mają być gotowe w przyszłym roku, będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, także mieszkańcy Sanoka i turyści. Na ogródku jordanowskim i przy gimnazjum numer 4 powstanie także coś jeszcze. I na 11 obiektów ogródek jordanowski w pełni zmodernizowany, z nowymi nawierzchniami, z bieżnią i co najważniejsze, obok powstanie tak bardzo oczekiwany, czy wykonamy go sami, czy którąś ze spółdzielni mieszkaniowych, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno plac zabaw dla rodziców, dla dzieci, dla wszystkich opiekunów, którzy tam tego miejsca upatrują, bo tam było, wiele lat funkcjonowało. Budowa bazy sportowej będzie kosztowała blisko 1,5 miliona euro. W większości to pieniądze unijne.